I Joshua Makler Games, witam was w kolejnym filmie na kanale. Tak jest, ostatni tydzień sezonu 2. I przed nami ostatnie informacje na temat tego, co się dzieje, czyli nowy event, chociażby Vortex z DKRR-em, czy też Wir, Kraina Rozpadu. Tak, 5 nowych wyzwań w multi, w Warzone, jak i w multiplayer. Także możecie teoretycznie zrobić 15 aż wyzwań, lecz wystarczy, że zrobicie tylko 5 w danym trybie, aby otrzymać główną nagrodę, którą jest kamuflaż. A także ostatnie wyzwania tygodnia, 8 tydzień, który wklucza nowy blueprint na SMG HMR9 oraz także otrzymujecie kamuflaż, który jest moim zdaniem najlepszy w tym sezonie. Jaka darmowy kamuflaż? Tak czy inaczej, wchodzimy w informacje, także zostawcie łapę w górę. No i co, lecimy. A więc zaczynając oczywiście od eventu, tak, event trwa 7 dni, czyli do końca, powiedzmy, końca sezonu, tak, koniec sezonu następuje 3 kwietnia i jak widać w tym przypadku mamy 5 wyzwań, tak, i w tym przypadku jak ukończycie te 5 wyzwań, otrzymujecie właśnie tutaj robactwo, jest to właśnie kamuflaż, reaktywny by the way, i tak, macie właśnie 5 wyzwań w zombie, w multi, jak i w warzone, więc szybko je przedstawię dla was, żebyście wiedzieli co robić. Także jak widać mamy Wir, Kraina Rozkładu, Wir powraca i przypomina go niszczący wszystko do tego rozkładu, ukończ wyzwania, aby odblokować zgniłe nagrody. Także jak gdyś mamy zgniłe nagrody, w tym przypadku mamy także żeton PD, więc powiedzmy tutaj jest 5 nagród, ponieważ żeton PD tutaj zbytnio dużą nagrodą nie jest. A więc one są bardzo proste, jak gdyś mamy chociażby pierwsze wyzwanie: zabij 150 zombie używając kuszy lub dodatku tutaj miotacza ognia. Bardzo proste, tak, i otrzymujecie wizytówkę apokaliptyczni. Druga nagroda jest to właśnie za zastępczy zawór. Jest to chyba o ile mi się wydaje, emblemat, tak? I tu w tym przypadku musicie zabić 50 zombie używając noży do rzucania, mając właśnie speedcole. Także no, także mamy chmara, jest to właśnie taki przedos szalańcza, czy też jakiś taki robak, zapomniałem do końca jak się nazywa. Konik polny, nie pamiętam szczerze, ale no, mamy także 25 wrogów, zabij zombie za pomocą działka strzelniczego, więc w miarę proste, po prostu musicie użyć działko i zabić 25 wrogów. No i także mamy grobowy robak, czyli 15 razy zabij specjalnego zombie za pomocą PMA, czyli SMG. Może być to Magler, Apostle lub Mimik. I finalnie mamy zabić 200 zombiaków używając shotguna Haymaker. No i finalnie już nie musicie robić jakby wszystkiego wyzwania, ponieważ otrzymujecie ten to blueprint. No oczywiście były tutaj wyzwania w zombie. Mamy także inne w multi, no powiedzmy podobne, jak i w Warzone. A więc w Warzone mamy następujące tutaj wyzwania, chociażby 3 razy rozstaw przyniosą stację odkażania, w jednym meczu aktywuj wieżę BSP statku badawczego, tak, stację odkażającą i syrenę, także wszystko robicie w jednym meczu, otrzymujecie nagrodę. Także mamy 25 otwórz skrzyń, zupełnie będąc na statku badawczym. Ukończ wydarzenie publiczne nielegalny, będąc nielegalny sygnał, będąc właśnie przynajmniej na miejscu top 3. I finalnie 5 razy trap wrogiego portera, nagrodą za serię, która właśnie była dodana niedawno, czyli niszczyciel bunkrów. A w multiplayer bardzo podobne jak w zombie, tylko że po prostu zamiast do zombie strzelamy do ludzi. I w tym przypadku jak gdyś mamy zabić 30 razy operatora korzystając z kuszy lub miotacza ognia, zabij 15 operatorów nożem do rzucania tuż po sprincie, mając tutaj oczywiście wybrany atut, kamizelka grenadera. Także mamy talizman, tak, zabij 10 razy operatorów używając drona moskit lub zdalnej wieżyczki. Zabić 40 razy operatorów strzelając z biodra, korzystając z zestawu Jack Baxa z rynku wytwórnego. I finalnie zabić 40 operatorów za pomocą Haymakera, mając wybrany atut kamizelka, tutaj strzelca. Także no, tak to wygląda, jeśli chodzi o wszystkie wyzwania wszystkich trybów. A więc no, nagrody są spoko, ale pewnie byście chcieli zobaczyć kamo. Jak widać, mamy, tak wygląda w tutaj menu, mamy robactwo, jest to kamo właśnie 29 eventu. Jeszcze wam także pokażę szybko na strzelnicy, jak to wygląda. Jak widać, jest to reaktywne, jest to bardzo obrzydliwe kamo, mimo tego jest spoko. Tylko pamiętajcie, że nie jedźcie tych robaków, no bo może to wam trochę zaszkodzić. A więc to był cały event, także jeszcze przed nami wyzwania tygodnia. I jak widać, nagrody są bardzo interesujące na zakończenie, chociażby mamy blueprint Gavron, tak, za ukończenie 5 wyzwań w 8 tygodniu oraz ogólnie za ukończenie wszystkich 8 tygodni otrzymujecie właśnie zgniłe piekło. Jest to kamuflaż, który jest możliwy do nałożenia na wszystkie bronie, uniwersalny i naprawdę jest bardzo fajny, w sumie bardzo reaktywny także, także w sumie zaraz wam pokażę. I wyzwania w tym przypadku są bardzo proste, tutaj pod przykład pokazuję oczywiście zombie, bo jak zwykle robię je w zombie. Jak widać, mamy bardzo proste: zabij 300 toksycznościami zalecanej broni, tak, zabij z longbowa headshotami, zabij Haymakera shotguna obrzeżeniami do ognia, czy też chociażby zabijanie tutaj 10 razy 50 wrogów nie ginąc, to jest trochę dziwne wyzwanie w zombies, ale po prostu zabijecie 50 wrogów 10 razy bez zgona i to wam w sumie zalicza. I finalnie zabij z Hollegera tutaj także 500 wrogów, dodatkowo dwa wyzwania w sumie, które ominąłem, są to 350 strzelając z PM-u podczas ruchu, tak, i także 15 razy 5 zabójstw korzystając z zalecanej broni krótkiej. A teraz przejdźmy do nagród: zgniłe piekło oraz Gavron.
A więc tak jak mówiłem, tutaj ten lubryt jest na oczywiście SMG, pan Gavron, i w tym przypadku ma dodatki następujące, jak widać, urządzenie do fosforowania, handstop X10, Luftwaffe Horn 90, laser taktyczny Stovel i także mamy chwyt Handler. Tak, Handler. Także tak to wygląda, tak na ogólnie ten Blueprint, bardzo moim zdaniem fajny. Szczególnie tutaj te oczy na środku moim zdaniem bardzo się wybijają. No powiedzmy takie barwy żółte, plus do tego mamy takie czarno-czerwone, czego czarno-czerwone moim zdaniem zawsze wygląda razem fajnie. No a samo HMR-9 jest bardzo dobrym SMG i wyurodzenie, także moim zdaniem spoko broń i tak właśnie jeszcze wygląda tutaj w strzelnicy. Dodatkowo jeszcze otrzymujecie kamuflaż, jest to w sekcji specjalnej, ponieważ jest to za ukończenie właśnie 8 wyzwań tygodnia. Tak, i jak widać jest to reaktywny kamuflaż, który naprawdę wygląda niczym z piekła rodem. Zgniłe piekło, proszę bardzo, tak się prezentuje. Także moim zdaniem o wiele lepszy niż w sezonie pierwszym. W sezonie pierwszym także był bardzo dobry, tak jak pamiętacie była to rzeka. W tym przypadku jest to właśnie kamuflaż. No, który no, jest cały w ogniu, tak, mamy także te łapy zombie po bokach, jak widać na kolbie mamy ogień, na lufie mamy tutaj ogień i także na środku broni mamy ogień i po bokach, jak widać, mamy także łapy zombie, także moim zdaniem bardzo to fajnie się prezentuje. A dla tych, co jeszcze nie wbili tutaj maksymalnego levelu, jak widać mamy aktywne podwójne exp na wszystko, czyli na karny bojowy, broń oraz rangę, także ci jest, co jeszcze nie wbili maksymalnych tutaj poziomów na tych poszczególnych rzeczach, no to zapraszam do expienia, ponieważ jest podwójny exp. I szybkie jeszcze playlisty, tutaj jeszcze widzę, że w Warzone coś dodali nowego, jest to Mix VR View i w tym przypadku można grać właśnie w trzecioosobowym trybie, więc coś ciekawego. Czyli młyn trybów na mapach nie z tego świata. A między innymi Vortex powraca, playlista, gdzie macie właśnie Raygana w trybie multiplayer. Ten kto ma Raygana jest królem i powiedzmy jest to team deathmatch, a raczej sam deathmatch. Ten kto zdobędzie 30 zabójstw wygrywa. No i jak w tym przypadku, jak widać, mamy dwie nowe mapy, ponieważ dołącza do nas Skid Row oraz Airborne, czy powiedzmy tutaj remaster, remake pseudo taki Terminala oraz Skid Row, tutaj także remake naszej mapy. No i do tego oczywiście wraca tutaj Tetanus, Sporiard, jak i Satan Quarry, czego moim zdaniem bardzo piękne mapy. Ale generalnie z grubsza to tyle, to jest całe zakończenie tak naprawdę sezonu 2, a już za tydzień oczywiście kolejny sezon, czyli sezon 3, już w środę o godzinie 18, także nie przegapcie. A już w kolejnym filmie ogromne informacje na temat sezonu 3, wszelkie szczegółowe tutaj informacje na temat nowych map, nowych broniach, tak, nowych trybów, całego nowego kontentu, całej zawartości, będzie to raczej, zakładamy, około godzinny film, także zapraszam, widzimy się tam. No i co, jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie łapę w górę, bardzo mi to dużo pomoże, a wam oczywiście tylko zajmie sekundę, a nic nie kosztuje, także dzięki, jeżeli to zrobisz. No i co, subskrybuj, jeżeli jesteś nowy, dziękuję za cały support i do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnym ważnym filmie. Na razie. Makler out. I'm going out fighting.